Panowie, mamy kolejny wywiad. Tym razem porozmawiamy z przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Polsat, panem Zygmuntem Solorzem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. To wielka przyjemność. Chciałam na wstępie panu bardzo podziękować za to, że zorganizował pan, że kupił pan, że możemy w Polsce zorganizować Mistrzostwa Świata w siatkówce. To jest wielkie przedsięwzięcie. No jest to duże wyzwanie w ogóle dla telewizji, żeby taką imprezę zrobić w ogóle, bo to jest jednak duży wysiłek. Prawa kupiliśmy bardzo dawno, w 2008 roku, jak dobrze pamiętam. I no, cieszę się, że ta impreza w końcu jest dla Polaków. No właśnie, bo to jest chyba wielka radość, sprawić przyjemność tylu milionom ludzi. No, chyba tak. Możemy powiedzieć, że jest pan filantropem. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Ale ja też dziękuję panu bardzo w imieniu kibiców, ale przede wszystkim też w imieniu naszej redakcji i nas, dziennikarzy, że możemy przy tym pracować, bo to naprawdę jest wielka przyjemność i ogromne wzruszenie móc tu być i pracować przy Mistrzostwach Świata. No to jest na pewno duże wyzwanie dla nas wszystkich, dla całej załogi, także przede wszystkim dziękuję wam, bo to jest wasza zasługa. Marian Kmita, który jest dyrektorem sportu w Polsacie. I myślę, że ta grupa się dobrze rozwija i to też przyczyni się do tego, żeby tą grupę Polsat poznać. Bardzo panu jeszcze raz dziękuję za to, że możemy tutaj być i życzę panu miłego, udanego widowiska. No i przede wszystkim życzymy sobie chyba zwycięstwa Polski. Mam nadzieję. Także wszystkiego najlepszego wam życzę. Do zobaczenia. Dziękuję.